Po uczniach, tym razem w uczelniane mury wracają studenci. 1 października oficjalnie rozpocznie się nowy rok akademicki. O godzinie 13 w sobotę oficjalna gala w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, a stamtąd rektorzy i uczestnicy wydarzenia przejdą do rynku. Przy pomniku hrabiego Aleksandra Fredry chóry uczelniane, wykładowcy i studenci tradycyjnie odśpiewają Gaudeamus i Igitur. Obok wspólnego świętowania uczelnie organizują także swoje uroczystości. Najwięcej z nich przypada na poniedziałek, 3 października, ale na przykład wrocławska AWF zainaugurowała nowy rok już w miniony poniedziałek, 26 września. Szacuje się, że we Wrocławiu studia rozpocznie lub będzie kontynuowało około 100 tysięcy studentów. Trwa przebudowa wału przeciwpowodziowego przy ulicy Ślęzo-Ujście na Maślicach. Ta niezwykle ważna inwestycja ma zabezpieczyć osiedla Maślice i Pracze Odrzańskie przed powodzią. Obecnie trwają tam intensywne prace. Ekipy budowlane przy pomocy wielkiej maszyny przekopują wał do głębokości 5 metrów. Wykopany rów posłuży do tego, aby wstawić do niego przesłonę przeciwfiltracyjną, dzięki której wał nie będzie przeciekał. Chodzi o sytuację, gdy wysoka woda dotrze do wału i będzie się tam utrzymywać przez dłuższy czas, na przykład przez tydzień. Oprócz samego wału zmodernizowana zostanie także biegnąca po nim ulica Ślęzo-Ujście. Koszt inwestycji to około 12,5 miliona złotych, z czego około 4 milionów złotych pokryją Wody Polskie. Prace mają zostać zrealizowane w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy. Urząd Miejski Wrocławia skraca o 2 godziny pracę 3 centrów obsługi mieszkańca przy placu Nowy Targ oraz przy ulicach Bogusławskiego i Zapolskiej. Zmiana jest formą oszczędności podyktowaną zapowiadaną podwyżką ceny energii elektrycznej dla samorządów. Urząd sięga po to rozwiązanie, ponieważ jesienią i zimą zmniejsza się zwykle liczba klientów w godzinach popołudniowych. Bez zmian natomiast pozostają godziny otwarcia punktów w Magnolii Park oraz comów przy Alei Kromera i ulicy Chubskiej. Magistrat zapewnia także, że mieszkańcy będą obsługiwani sprawnie. Jest niedrogi i szybki w budowie. Dom, który może pomóc uchodźcom, stworzyli studenci Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Budynek ma powierzchnię około 35 metrów kwadratowych. Zbudowano go ze styropianu, pokrytego włóknem szklanym i żywicą. Jak informują twórcy, konstrukcja jest lekka i niedroga w produkcji, a budowa szybka. Dzięki zastosowaniu tzw. prefabrykantów, czyli gotowych elementów, udało się go ręcznie postawić w niecałe 3 dni. Projekt japońskiego architekta Shigeru Bana został dostosowany do polskich warunków atmosferycznych i wymagań prawnych. To tzw. dom pomocowy może być wykorzystywany przez osoby będące w kryzysie bezdomności od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Przypominamy, że 167 projektów czeka na Wasze głosy. Zieleńce, place zabaw, ścieżki rowerowe i wiele, wiele innych pomysłów walczy o środki z tegorocznego WBO. Do wydania jest 30 milionów złotych. Spośród propozycji wybieracie 2 projekty, jeden osiedlowy i jeden ponadosiedlowy. Głosować może każdy wrocławianin bez względu na wiek czy obywatelstwo, a głosowanie trwa do 10 października. Jarmark Jadwiżański, plenerowa impreza w klimacie średniowiecza odbywająca się w malowniczym otoczeniu Zamku Leśnickiego we Wrocławiu, to nasza tegotygodniowa propozycja weekendowa. Coroczna obecność zapraszanych bractw rycerskich, które prezentują się w pokazach walk, broni i średniowiecznych konkursach, gwarantuje wiele niezapomnianych wrażeń. Na jarmarku swoje towary wystawią kramarze oraz przedstawiciele rzemiosł dawnych, m.in. tkacze, bednarze, pszczelarze czy złotnice. I to wszystko w tym tygodniu. Po kolejne podsumowanie zapraszamy w kolejny piątek. Do zobaczenia.